Szanowni Państwo, kochani moi, teraz tak, tu leżą trzy dokumenty, które trzeba posiadać przy sobie, gdy siądziesz za kierownicę. O, tu właśnie na przykład trzeba mieć dowód rejestracyjny samochodu, żeby tam... Przepraszam. A, jeszcze to właśnie OC. To badanie techniczne. Badania techniczne, całe OC, żeby wszystko było. I a to jest ogółem prawo jazdy, że po prostu wsiadasz, możesz jechać. Masz uprawnienia do jazdy wszędzie. Szanowny Państwo, tak jak major powiedział, dobrze powiedział, ja jeszcze wrócę do tego dokumentu, do dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny oznacza pierwsza, kto nabył samochód. Numer rejestracyjny pojazdu musi być wpisany. I nazwa pojazdu. Numer. Silnika, wszystko jest. Silnika. Po prostu numer, prawa, numer dowodu rejestracyjnego to jest badanie techniczne, a badanie techniczne oznacza, tu muszą być pieczątki postawione tak, jak tu jest, że samochód zdrowy jest. Że możemy, tak jak człowiek, nie ma do lekarza zachodzisz i też dostajesz zaświadczenie, że człowiek zdrowy. Że może iść do pracy. Tak samo i samochód. Ocenia człowiek, jest taki, nazywa się na stanowisku diagnosta, i on ocenia, czy jest zdrowy. I stawia w tym dokumencie, dowodzie rejestracyjnym, bo to dowód rejestracyjny, proszę jeszcze raz tutaj, pokażę. A tu, na odwrocie, teraz wezmę, stawia pieczątkę swoją, że zdolny do jazdy. Że zdrowy jest. Że zdolny, tak jak major powiedział, do jazdy. Że nic ci nie, jak siądzie człowiek do samochodu, że nic ci nie stanie. Że jest sprawdzony. Że jest sprawdzony, można jeździć. Następny dokument. Prawo jazdy. Prawo jazdy. Tutaj, tylko ja odwrotnie wezmę, jest na prawo jazdy, musi być tak. Imię i nazwisko właściciela prawa jazdy. Data urodzenia i miejscowość prawa jazdy. Osoby. Prawo jazdy? Osoby. Prawo jazdy. Prawo jazdy się urodziło. Data wydania prawa jazdy i do kiedy ważne prawo jazdy. I kto wydał prawo jazdy? Czy prezydent, czy wojewoda, czy marszałek, czy burmistrz, czy starosta, czy wójt wydaje. I adres zamieszkania właściciela prawa jazdy. Następne, na tym stronie. Tu są wymienione wszystkie kategorie, jak, na jaki samochód trzeba mieć. Pokazane. O tu, o. 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 I teraz tu widzę, że prawo jazdy wydane jest sprawiedliwie dla jednego człowieka X, nazwę,
i ma na dwa kategorie prawo jazdy. Może jechać. Może jechać samochodem osobowym do 3,5 ton i może jechać ciągnikiem. Inaczej traktorem. Następny dokument. Co to za dokument? To dokument OC. OC. OC oznacza to, że samochód jest ubezpieczony od wypadku. Tak jak człowiek, my też się ubezpieczamy od wypadku. Idziesz ulicą, nogę złamiesz, wykręcisz, upadniesz, pobijesz się. Ja ubezpieczony jestem bankowo. O, tu major już powiedział, nakreślił. Mi bank ubezpiecza, że płacę składki, że bank mi. Tak samo i tu. Samochód też musi być ubezpieczenie mieć. Musi mieć ubezpieczenie od wypadku. Od wybuchów też. Zgadza się. Zgadza od wybuchów. Się. Od wszystkiego samochodu ja musi być ubezpieczony. Ubezpieczony jest. Jedziesz samochodem. Szyby, wszystko też po ubezpieczeniu. Jedziesz samochodem, a nie zachrycę panie, zapala się ropa czy benzynie. Benzyna w samochodzie. Już samochód, tak jak człowiek, ubezpieczony, zachodzisz do ubezpieczenia z swoim dokumentem, który wydał ubezpieczenie i dostaje za samochód odszkodowanie. Właściciel dostaje zwrot pieniążku. Na ile ubezpieczony samochód? Czy na 1000, czy na 2, czy takie przykłady daje. I tu w ubezpieczeniu pisze imię i nazwisko właściciela, nazwa pojazdu pierwsza, jaki to pojazd, ile do ilu ton, jakie paliwo, numer rejestracyjny. Ale proszę pana, trochę szybciej, bo tu nie szkoła jest. Adres właściciela pojazdu. Tu musisz dokładnie i pojazd wytłumaczyć ludziom, i co tu podpis, jest, a nie. I podpis ubezpieczyciela. To najważniejszy dokument przy wypadku. Musicie posiadać te trzy zawsze dokumenty przy sobie. Czwarty dokument oznacza dowód osobisty. Przy sobie nie mam, mam schowany swój dowód osobisty. Też musicie mieć, bo jeżeli policja zatrzymuje was... A ty może nie jesteś jeszcze... Ten nie możesz wyrabiać, bo ty może nie jesteś jeszcze pełnoletni. Was, to od razu zażąda drogówka ten dokument. Ten pierwszy dokument zażąda. Później... Dowód rejestracyjny zażąda. Ubezpieczenie w jakiej firmie jesteście ubezpieczone pojazd. I dowód osobisty jeszcze. Cztery dokumenty zażąda od was policja drogówka. Dziękuję bardzo.